W centrum miasta zabrano zabytkowy samolot PZL Bies, jeden z symboli Moniek. Trafił on do Muzeum w Łasku. W jego miejsce w połowie lipca pojawi się samolot Iskra. Samolot w centrum Moniek stał od 1976 roku. Teraz pozostają po nim tylko podtrzymujące go filary. Samolot PZL Bies był w latach 60. i 70. szkolno-treningową maszyną używaną do szkolenia pilotów samolotów odrzutowych. Do Moniek trafił z białostockiego aeroklubu. Mieszkańcy przyzwyczaili się do stojącego od 35 lat samolotu. Był wizytówką miasta, krążyły o nim anegdoty. Samolot zabrało wojsko. Stanie on w muzeum w bazie lotniczej w Łasku. Moniecki samolot jest unikatem na skalę krajową. W miejsce dotychczasowego Biesa w połowie lipca stanie odrzutowy samolot szkolno-treningowy Iskra. W miejsce dotychczasowego Biesa pojawił się odrzutowy samolot szkolno-treningowy Iskra.